Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Moi drodzy, zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że będziecie się ze mną dobrze bawić. Chociaż mam zamiar stunigować nowy samochód, jest to właściwie też nowy samochód w moim garażu. Zastąpił jakiś inny samochód, którego zabrałem stąd, ale nie pamiętam, co to było dokładnie. W każdym razie jest to imitacja korwety C7. Bardzo, bardzo ładnie wygląda w GTA Online i ogólnie w GTA. Weźmy sobie kamerę może z oczu. Pokażę Wam, jak to wygląda. Tak wygląda sobie korweta C7 w GTA i jest to naprawdę bardzo ładny samochodzik. A specjalnie chcę zrobić dla Was ten tuning z tego względu, że jeden z moich znajomych w GTA Online właśnie powiedział, że ten samochód fenomenalnie jeździ i bardzo fajne ma opcje tuningowe, bardzo dużo ma tych opcji tuningowych. Może weźmy sobie kamerę ze środka, pokażę Wam, jak w środku ten samochodzik wygląda. Weźmy sobie słuchawki, żeby go ładnie tutaj słyszeć. I okej. Wygląda sobie tak, nie? Także naprawdę bardzo fajnie wygląda ten kokpit. Myk, myk. Troszeczkę widać tutaj tekstury są takie sobie, ale ogólnie jest gites majonez. Zobaczymy sobie później, ile to auto wyciągnie po maksymalnym tuningu. Mam troszeczkę kasy, dzisiaj robiłem 3-godzinnego live'a, więc kasy udało mi się zdobyć naprawdę dużo, prawie milion. I tyle na pewno wystarczy, aby zrobić konkretny tuning w tym samochodzie. Więc jedziemy sobie prosto do warsztatu tuningowego. Pięknie wygląda ten samochód. No jestem ciekawy, jak po tuningu będzie wyglądał. Pewnie jeszcze lepiej. Tutaj są jakieś skróty? Nie. Dobra, jedziemy ulicą normalnie jak ludzie, a nie kombinujemy jakoś pod górę. Dobra. O, tu jakaś limuzyna fajna stała. Ciekawe, czy tego strecza, bo tak się nazywa ta limuzyna, czy można ją jakoś tuningować. What? Zobaczcie na ten znak, bardzo dziwnie stoi, w sensie krzywo, tak raczej nie stawia się znaków. Whatever. No dobra, jedziemy. Tu jest już salon tuningowy, troszeczkę zwracam uwagę na wszystko, ale ja naprawdę gram już w GTA Online i ogólnie w GTA 5 bardzo długo. I dalej mnie ta gra fascynuje, po prostu wracam do niej zawsze z uśmiechem na twarzy. Dobra. I wbijamy sobie do warsztatu. Nie wiem jeszcze, jaki kolor tutaj wybrać. Ostatnio mam tendencję do malowania aut na ciemne kolory. Bardzo podoba mi się kolor, który nazywa się w tej grze nocny fiolet i to jest taki ciemny, bardzo stylowy fioletowy kolor. Pancerz, coś co najmniej wpływa na osiągi. Hamulce, zderzaki. No i tutaj jest dużo zabawy. Może najpierw wezmę sobie kolor biały, żebyśmy dobrze widzieli te wszystkie zderzaki. Klatka, dach, progi, spoiler. Jest tutaj naprawdę dużo do roboty. Gdzie tu ja mam kolor? Znaczy tu się nazywa to... pancerz, wydech, światła, klaksony, lakierowanie. O właśnie. Weźmiemy sobie... Jej, jak to wygląda. Ale chyba metaliczny... Chociaż ja wiem... O to Boże, ale... O tak. Srebro bierzemy. I drugi dodatkowy. A wezmę sobie taki sam. Może srebro. Myk, 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 myk. Gdzie on to jest? Taki? No niech sobie będzie, na razie ładnie wygląda. Później może jeszcze ten kolor zmienię, no nie? Dobrze, no to wybieramy sobie te zderzaki. Myk. I tutaj jest naprawdę z czego wybierać. Nie? Z przodu są takie światła, one mi się bardzo nie podobają, bo niszczą troszeczkę... Chociaż to jest taka jakby szyba, za szybą są te światła, one pewnie też świecą. A jak się włączy długie światło, to może by było ciekawe, gdybyśmy chcieli zrobić samochód na napady typowo. Ale myślę, że ja nie będę robił w ten sposób. Chcę, aby po prostu moja korwetka wyglądała pięknie, dlatego założymy taki z dodatkiem, tutaj z dyfuzorem karbonowym, z włókna węglowego. Oho, dyfuzor i hak. Sporo tych opcji jest tutaj naprawdę, to jest samochód, który naprawdę ma bardzo dużo opcji tuningowych. Nie wiem, czy brać z dyfuzorem, czy bez. Biorę bez, bez mi się bardziej podoba. Ok, i silnik, jeszcze nie mam wszystkich ulepszeń. O kurde, ostatnie ulepszenie daje sporego kopa do osiągów. Muszę to odblokować koniecznie. Wydech. Ok, ten ostatni mi się najbardziej podoba. Błotniki. Tutaj za dużo, to może tylko to zrobić z włókna. Ale ja nie będę robił z włókna. Zobaczymy jeszcze później. Wow, maski.
Podoba mi się z włókna, chociaż ja wiem. Z włókna mi się podoba, ale wezmę tą, bo chcę zrobić, żeby ten samochód był cały w kolorze, wiecie? Żeby nie miał za dużo tych elementów z włókna węglowego. Chociaż prawdopodobnie dach też będzie można zrobić z włókna, chociaż no zobaczymy zaraz, jak to będzie wyglądało. Tablica czarna. Lakier już mieliśmy, klatka. No i teraz kwestia tej klatki. Ja wiem, ona mi się do niczego nie przydaje tak naprawdę tutaj. A jak się jedzie na kamerze może da się zmienić kamerę? Nie da rady zmienić kamery. Ale jak się jedzie na kamerze z kokpitu, no to ta klatka jeszcze dodatkowo przeszkadza, w sensie jeszcze zmniejsza dodatkowo pole widzenia, więc no nie wiem, ja nie instaluję jej. Dach. Można bez dachu, ojej. Ale bez dachu to wygląda, zobaczcie, tak w pewnym momencie tutaj, jak się patrzy, to wygląda, jakby to było tak chamsko ucięte jakimś flexem, co? Ale bez dachu. I dach niestandardowy, czyli z włókna węglowego, a ja bym wolał mieć standardowy dach. Progi. I tu mi się bardzo podoba sprawa. Weźmiemy sobie progi. Właśnie chciałbym z włókna. To bym musiał jeszcze dyfuzor dać tutaj z włókna dodatkowy, ale zobaczymy zaraz, jak samochód będzie wyglądał obniżony. Ten próg bardzo pasuje z tym przodem, ze zderzakiem, bo tutaj mamy element właśnie z włókna węglowego. I spoiler. Ojej. Nie wiem, który wybrać. Ten mi odpowiada. Te trzy ostatnie są spoko. Ten już wygląda to. Nie no, ten wygląda chyba najbardziej spoko, no bo jak mówię, mi zależy najbardziej na tym, aby jak najwięcej elementów było lakierowanych, a nie z włókna węglowego. W tym samochodzie będzie to ładnie pasować. Podoba mi się to w tym aucie, że koła są na równi z błotnikami. Oglądaliście być może odcinek z GTA 5 z fabuły, gdzie właśnie tunigowałem jeden z samochodów i tamte koła były strasznie schowane pod błotnikami, ja tego nienawidzę po prostu. No i obniżenie. O kurde, skumajcie, no po prostu bajka. O, jeszcze tu mam coś do odblokowania. Turbo. Wow. Mamy full przyspieszenie, ale jeszcze trzeba będzie silnik tutaj wymienić. O, te felgi są piękne. Dodatki. Kuloodporne. Czarny dym, jak zwykle. Rodzaj kół, luksusowe. Zobaczymy może, jak będą inne wyglądały. Czy się schowają trochę? Tego nie przeboleję. Nie chowają się. Tak samo odstają jak i standardowe, tylko troszeczkę opona ma inny profil. Dobra, w takim razie możemy sobie coś tutaj wybrać. Wow, te wyglądają nawet spoko w tej korwecie. Ale chyba najlepsze będą tutaj luksusowe, co? Felgi. Bo tak patrzę na te sportowe. Też w sumie pasują. Wow, te są kozackie. Ja sobie te biorę. Dobra. I kolor kół. Dałbym fioletowe. Tylko taki ciemny fiolet. Ciemny brąz też są spoko. Ciemna miedź, słabe. Ciemna gleba. O, nocny fiolet. Uwielbiam ten kolor, po prostu w GTA jest zajebisty. Dodatki do kół to już sobie patrzyliśmy. Aha, to jest z ekipy. Dobra, to już wszystko mam. I szyby limuzynowe. No po prostu bajka. Teraz ten samochód wygląda genialnie, przynajmniej mi się bardzo podoba, to jest najważniejsze. Wow, ej, fantastyczny, no, po prostu niesamowity. Kolega mi naprawdę polecał to auto już od dawna. Ej, świetnie, szkoda, że jest noc, bo chciałbym go wam lepiej zaprezentować może. Chociaż w tych światłach i tak wygląda świetnie. Wow, to będzie chyba jeden z moich ulubionych wozów w GTA Online, naprawdę. Ale no cóż, sprawdźmy, jak to jeździ po tuningu. Jak brzmi, wow! A to jeszcze nie jest ostatni silnik, jaki tutaj można włożyć.
To jest chyba nawet drugi, muszę odblokować sobie ten ostatni. To nie jest maksymalny tuning, a jestem ciekawy, jak na maksymalnym tuningu będzie śmigać to auto. Zobaczmy sobie widok ze środka. Tu się za dużo nie zmieniło, tak? Przyciemnione szyby. O kurde, one są naprawdę konkretnie przyciemnione. Tu mamy jakieś głośniki. Radyjko, moja suka, trzyma kierownicę. Nieźle to wygląda. No po prostu wspaniałe auto. Kurde. Jeszcze jedno auto muszę sobie kupić, a wam pokażę, które mi się bardzo spodobało. Też widziałem dzisiaj stunigowane takie na online. Właściwie mogę je kupić teraz. To jest Legendary. Ono nie jest jakieś super drogie, ani jest zajebiście szybkie, ale jest wspaniałe pod względem wyglądu. I to jest... To jest to właśnie. To jest zajebisty wóz. Naprawdę. On z przodu wygląda jak Jaguar F-Type. Tylko, że ja nie chciałbym Roadstera, ja bym chciał z twardym dachem. Być może można sobie kupić właśnie wersję z twardym dachem, ale nie widzę tutaj. Nie widzę, żeby była z twardym. Ach, to lipa troszeczkę. Kurczę, wydaje mi się, że była wersja z twardym. Może można właśnie u tunera później zmienić. W każdym razie ten dach też ciekawie się tutaj zakłada. Zamawiam wersję białą. A co? Niech sobie będzie. I będzie w tej mojej nowej chacie. Jeszcze mam tam trochę miejsca, niedużo, ale zostało. Bardzo chciałbym wam zaprezentować moją nową korwetę teraz w świetle słońca. Mam nadzieję, że zaraz pojawi się dzień, zrobi się dzień ogólnie. Chociaż w zasadzie mogę pojechać do garażu i pokazać w garażu, jak wygląda moja nowa korwetka z bliska, obejrzeć ją dookoła. Oj, spadła, świetnie. Ach, piękny samochód, dosłownie no. Wspaniały. Już nie mogę się doczekać, jak będę nim jeździł ogólnie w GTA. To jest jeden z moich ulubionych wozów, pokażę wam moje ulubione wozy. To jest właśnie, znaczy tak, moim ulubionym wozem, jeśli chodzi o parametry jezdne, to jest to Ferrari. O, jeszcze otwierany dach, to już jest w ogóle zajebioza. Ten Rapid GT jest też świetny. Comet mnie ostatnio wkurza, wiecie? Niby się fajnie jeździ, a czasami często tą dupę zarzuca. Bardzo fajnie jeździ mi się tym muscle carem. To jest muscle car, to jest w ogóle masakra. Jest chyba najlepszy muscle car w grze. Świetnie się nim jeździ. W wyścigach praktycznie zawsze wygrywam. Aderem mi się fajnie jeździ. Masakro mi się fajnie jeździ. Kenizaki mi się fajnie jeździ. Troszeczkę wkurza mnie Infernus, który tam stoi, ale Infernusa bardzo rzadko widzę w online, żeby ktoś nim jeździł, dlatego mam go sobie i nim sobie śmigam. Natomiast tu mam jeszcze Turismo R, które jest też świetne. No dobra, ale korweta. Skupmy się na korwecie. Piękny samochodzik. Troszeczkę może ten spoiler taki dziwny, ale co o nim myślicie? Czy powinienem tutaj zainstalować jeszcze dyfuzor? Coś tutaj brakuje, czegoś tutaj brakuje z tyłu, co nie? Jak się tak patrzy. Ale ten dyfuzor mi troszeczkę nie przeszkadzał. Wiecie dlaczego? Bo nieraz jak skaczę albo zjeżdżam ze stromych zboczy, to wydaje mi się, że ten dyfuzor się zatapia troszeczkę w ziemię i mi to przeszkadza wizualnie, jak jadę takim autem. Co na przykład chyba w Koenigseggu tak jest. Tak, w Koenigseggu jest taki wielki dyfuzor z tyłu i mi to troszeczkę przeszkadza, jak właśnie zjeżdżam z jakichś tam zboczy albo chcę gdzieś wyskoczyć, albo ląduję na tył samochodu, wtedy wizualnie po prostu mi to przeszkadza, bo to w żaden sposób nie wpływa na jazdę, ale wizualnie mi to troszeczkę przeszkadza, więc... No ale z drugiej strony też tak, jak się patrzy na tą korwetę, to tak wygląda, jakby czegoś tutaj brakowało jednak, no nie, ale... Moim zdaniem felgi idealne są do tego samochodu. Są takie wklęsłe troszeczkę, bardzo ładnie to wygląda. Jeszcze te limuzynowe szyby, no po prostu miazga. Samochodzik jest piękny. Ach, kurde, nie mogę się napatrzeć dosłownie. I też niedużo kosztuje, no nie? A śmiga jak szalony. Nie mogę się doczekać, kiedy go na maksa stuninguję. Jeszcze mam tu pewnie kilka samochodów, które można na maksa stuningować, no ale... Jeszcze mi trochę... pojeżdża. Aha, mieliśmy sprawdzić jeszcze prędkość maksymalną, zatem jedziemy na autostradę. Kolega też mówił, że ten samochód bardzo fajnie się prowadzi, że mimo, że to jest muscle car i napęd na tył, więc dupę powinno rzucać, jest bardzo stabilny.
Czego nie mogę powiedzieć na przykład o Comecie, który... Chociaż może nie powinienem tak się wypowiadać o tym aucie, ponieważ dawno je tuningowałem i może jeszcze brakuje tam trochę tuningu, ale on też, ten tuning niewiele wpływa na sposób jazdy tego auta, prowadzenie konkretnie. A tutaj w Corvecie no, jest na razie całkiem spoko. Zobaczymy, czy... Jeszcze nie miałem sytuacji, żeby mnie zarzuciło. No dobra, teraz taka mała sytuacja, ale dało się łatwo opanować. Bardzo żwawe auto, shit. To nic, wyklepię się kiedyś. Bardzo żwawe auto. I zobaczymy sobie, ile wyciągnie. Ostatnio ogarnąłem, jak się po prostu sprawdza, ile auta jeżdżą. Po prostu wystarczy włączyć widok z kokpitu. No i tutaj mamy... O kurde, zasłonięty jest zegar. Prędkościomierz konkretnie, więc ciężko będzie tutaj zgadnąć, ile jadę. Cholera. Musiałbym rozwalić drzwi i musiałby jakiś kolega koło mnie jechać i patrzeć... jadąc koło mnie, patrzeć, ile ja jadę. Albo po prostu zmierzyć prędkość innym samochodem jadąc równo ze mną, ale to wtedy jest bez sensu. Szkoda, że tutaj właśnie nie widać tego prędkościomierza. Ech, lipa troszeczkę. Szkoda. No, zobaczymy tak na oko. Tak ze 180 mil na godzinę powinien polecieć. Patrząc na statystyki, chociaż te statystyki nie do końca odzwierciedlają może rzeczywiste osiągi samochodu. Nie podoba mi się to troszeczkę w grach, czy to wyścigowych, czy to właśnie takich jak GTA, że statystyki auta są podane w jakichś tam punktach, w słupkach albo coś takiego. Bo nie mamy poglądu na to, jak minimalnie, powiedzmy, wpływa jakaś dana część na auto. Więc, ale z tego, co widzę, tak na wyczucie, jest dosyć szybkie. Chociaż myślę, że troszeczkę brakuje tu prędkości maksymalnej, tak coś czuję. No ale to muszę jeszcze pojeździć, potestować sobie, porobić nim napady czy coś. I wtedy będę wiedział. A ciekawy jestem, jak wygląda ten zderzak z dodatkowymi światłami po środku. Jak wygląda nocą, jak się włączy, tak jak ja teraz włączyłem, światła długie. Na pewno strzał z rur wydechowych jest świetny. Kurde, zajebiście. Szkoda, że akurat jest noc, bo nie mogę wam zademonstrować, jak wygląda samochód w dzień. Ale... I tak, nocą chyba bardzo ładnie wygląda ten srebrny kolor. Kurde, te światła z tyłu. No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną na tuningu właśnie tej pięknej Corvette C7 w GTA Online. Zapraszam was na kolejne tuningi. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.